Panie Ministrze, startował Pan, z tego co pamiętam, właśnie z Warmii i Mazur, ale jak się Panu dzisiaj podoba Olsztyn w kontekście naszego przystanku Single Market Tour? Olsztyn mi się zawsze bardzo podoba, więc dzisiaj, dzisiaj jest dokładnie tak samo. Mamy piękną pogodę. Jedyna moja obawa jest taka, że ta piękna pogoda bardziej zachęci ludzi do tego, żeby pójść sobie na plażę, nad jezioro, a nie nas tutaj odwiedzić, ale wiem, że już były wycieczki szkolne i bardzo, bardzo się z tego cieszę, że możemy tutaj z pomocą Komisji Europejskiej pokazać, jak ważny jest rynek wewnętrzny dla europejskiej gospodarki, ale też dla polskich przedsiębiorców, dla przedsiębiorców z Warmii i Mazur. No właśnie, jednolity rynek europejski już drugi rok z rzędu świętuje swoje 30-lecie i to, to, co jest za nami jest dobre, jest miłe, jest pożyteczne, jest korzystne, niesie ze sobą wiele dobrodziejstw. Natomiast ja chciałabym, jedyna okazja może, że Pana Ministra mogę zapytać o przyszłość jednolitego rynku europejskiego. Czy to... Coś jeszcze zyskamy dzięki niemu, albo czy zdołamy utrzymać, czy na przykład zagrożenie ze wschodniej strony pozwoli nam utrzymać te rzeczy, które już dzięki jednolitemu rynkowi osiągnęliśmy? Ja myślę, że jednolity rynek jest w ogóle niedoceniany w Polsce, ponieważ my często skupiamy się na wpływie funduszy europejskich na naszą gospodarkę, na nasze organizacje pozarządowe itd. Natomiast rynek wewnętrzny pozwala polskim przedsiębiorcom eksportować do innych państw członkowskich i w porównaniu do tych lat sprzed akcesji do Unii, czyli sprzed tego czasu, kiedy mieliśmy dostęp do rynku wewnętrznego, nasz eksport wzrósł z tego co pamiętam pięcio lub sześciokrotnie. Tak? To pokazuje jak ogromny sukces polscy przedsiębiorcy. Odnieśli właśnie na rynku wewnętrznym. I myślę, że z czasem, jak polskie przedsiębiorstwa będą się stawały coraz bardziej konkurencyjne, ten rynek wewnętrzny będzie miał coraz większe znaczenie, a coraz mniejsze znaczenie będą miały po prostu bezpośrednie fundusze. To, co jest ważne z perspektywy polskiej, to jest rozwój rynku wewnętrznego usług. Widzimy dzisiaj, że rynek wewnętrzny, jeżeli chodzi o towary, funkcjonuje całkiem nieźle, tych barier nie ma dużo, to rzeczywiście przypomina jeden rynek. Natomiast, jeżeli chodzi o usługi, tych barier jest całkiem sporo i tym tematem zresztą chcielibyśmy się zająć podczas polskiej prezydencji, która już w pierwszej połowie 2025 roku. Mhm. Czyli walczymy w tej chwili o to, żeby jednolity rynek europejski oznaczał także, lepsze, lepszy dostęp do usług i po prostu jednolite usługi, tak to zrozumiałam, tak? Tak jest i przede wszystkim chodzi o to, żeby stwarzać możliwości przedsiębiorcom, przedsiębiorcom z Polski, ale też z Warmii i Mazur czy po prostu z Olsztyna. E, eksport usług co do zasady może być łatwiejszy, no bo nie eksportujemy towaru. Tak. Tylko właśnie tych, tych barier musi być mniej, a niestety niektóre państwa widzimy, stosują pewne praktyki protekcjonistyczne, no i to chcemy przezwyciężyć, na tym się skupimy podczas polskiej prezydencji. Czyli czekamy na polską prezydencję, skupiamy się na tym, żeby brać czynny udział w ogóle w Unii Europejskiej, czyli namawiamy też do udziału w eurowyborach, bo, bo to właśnie Parlament Europejski jest jedyną instytucją, na którą Europejczycy mają bezpośredni wpływ. Panu ministrowi pięknie dziękujemy za Dziękuję rozmowę. Dziękuję też, też zachęcam Państwa do głosowania w wyborach, niezależnie od partii, Zachęcam do głosowania. Dziękuję tak, bardzo. Tak, demokracja nigdy nie była nam dana raz na zawsze. Musimy o nią stale dbać i o Unię Europejską i tę wspólnotę również. Pięknie dziękuję. Dziękuję.